Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony działka Converse Vlog. Dzisiejszy odcinek znowu zimowy, dowaliło śniegu tym razem. Jak widzicie, zima nie odpuszcza, no ale i dobrze, jest zima, ma być zimno, ma być śnieg. Ja dzisiaj przyszedłem, ponieważ myślałem, że uda mi się nieco coś tu poogarniać. No niestety jest za dużo śniegu, żeby brać się za jakieś przycinanie chociażby malin. Dlatego postanowiłem, że wykorzystam sytuację, gdzie mam pełno śniegu i podleję tą nieszczęsną szklarnię. Tak będę podlewał dokładnie śniegiem. Już Wam wspominałem we wcześniejszym odcinku, że taka jest możliwość. Śnieg to nic innego jak zamarznięta woda i tą zamarzniętą wodę za pomocą szufli możemy przerzucić do naszej wysuszonej szklarni. A dlaczego to będę robił, to już Wam tłumaczę. Po pierwsze, szklarnia jest dużym namiotem, można powiedzieć, osłania nam ziemię od wszelkiego rodzaju opadów. Ponadto mam otwarte okienko i drzwiczki, przez co wiatr hula i wywiewa całą wilgość skutecznie. I jak widzicie tutaj te resztki roślinne, te resztki poplonu, zamiast się rozkładać, to one mi się zmumifikowały, wysuszyły. Nie chcę, żeby ta ziemia tutaj była słabej jakości, żeby zmieniła mi się w piasek po tej zimie. Dlatego narzucam tutaj śniegu, żeby ją zwilżyć. Przez to, że będzie wilgotna, wszystkie procesy glebotwórcze będą mogły tutaj na nowo ruszyć. Ponadto wszystkie glebowe żyjątka i mikroorganizmy będą mogły się zająć tymi resztkami. To jest jedna rzecz. Druga ważna rzecz, no wiadomo, sucha ziemia degraduje się. Te wszystkie składniki odżywcze, nawet azot, gdzie on bardziej wywiewany jest, jeżeli ziemia jest wyschnięta, no to wszystko ucieka. Nie chcę, żeby mi to uciekło, dlatego też ten śnieżek tutaj wsypię. Także widzicie, bardzo ważna rzecz, żeby zadbać o naszą szklarnię. No, nowa tematyka dla mnie, bo szklarni wcześniej nie miałem. Jednak trzeba tutaj więcej wysiłku włożyć, ale ten wysiłek, mam nadzieję, będzie bardziej wynagrodzony poprzez obfite plony. Dodatkowo chcę sobie tutaj małe przymiarki zrobić, ponieważ już jakiś pomysł mam na zagospodarowanie tej szklarni. Nie będę Was duperami zamęczał, później treściwie w jednym odcinku, jak już tu będę miał planowanie prac w szklarni, wszystko przedstawię. Ponadto mam nadzieję, że podobają Wam się moje shortsy. Takie małe urozmaicenie, żeby na kanale coś się działo, ponieważ algorytmy YouTube'a no nie lubią nudy, lubią jak się coś systematycznie dodaje. I w ramach walki z systematycznością i zapewnieniu Wam troszkę rozrywki wrzucam raz ogrodowe porady w postaci szorców, a dwa cytaty związane z ogrodami, z kwiatami, ze wszystkim co z naturą, które udało mi się gdzieś w internecie znaleźć. Mam nadzieję, że Wam się forma spodoba i to się przyjmie. Co jeszcze Wam miałem do powiedzenia? Ukończyłem swój ogrodowy planer, mam już zaplanowane wszystkie warzywa oraz kwiaty i rośliny ozdobne, które chcę wysiać w tym roku i już niedługo zacznę wysiewy. Na razie wstrzymuję się, bo nie ma po prostu pogody, żeby cokolwiek wysiewać. Już widzę, że kanały na YouTubie ogrodnicze nie mają pomysłu na content i ładują wysiewy. No jest to głupie moim zdaniem, jest styczeń. W styczniu co rośnie w styczniu? W takiej zmarzniętej ziemi. Naturalnie nic. Nawet jak mamy egzotyczne rośliny, no to na tych w tych strefach cieplejszych, no też jest chłodniej mimo wszystko, tak? Więc one też jakoś tam nie szaleją z wegetacją. Dlatego ja się wstrzymuję i kiedy nadejdzie odpowiedni moment, czyli gdzieś tak już od połowy lutego zacznę w końcu wysiewy i to będzie najwcześniej połowa lutego, mówię Wam, nie ma co wcześniej szaleć. Raz nie ma słońca, żeby nam te nasze sadzonki pobudzały do wzrostu, będą wyciągluche. Znaczy, nie wiem, nie zależy nam raczej na tym, żeby papryka, pomidor czy jakaś inna roślinka była wyciągnięta, żebyśmy potem mieli problem, czy też wręcz musieli zaczynać uprawę od nowa. Już nieraz się przejechałem nad tym, nieraz się przejechałem, że za późno wysiałem, dlatego teraz będę tak w miarę optymalnie celował i jakiś tam Wam zakres terminów podawał i ten zakres też później w tych moich filmikach z uprawy poszczególnych warzyw wrzucę. Według mnie to będą terminy, które według mnie najlepiej się spisują i też dla tego konkretnego regionu, bo nie wszyscy mówią, w jakim regionie swoje uprawy wykonują i czasami ktoś, kto poda swój kalendarz upraw i pochodzi ze wschodu Polski, no czasami rozjeżdża się o kilka tygodni z kimś, kto jest na zachodzie Polski. Takie są różnice, słuchajcie. Dobra, koniec bajerzenia, ja się biorę za opatowanie. Miłego oglądania. Ja sobie tutaj troszkę pracę usprawnię. Przygotowałem sobie taki
kosz na owoce, na warzywa, plastikowy. Gdzieś tam kupowałem pomidorki, chyba z tym koszem wziąłem. I z uwagi na to, że no, szufla jednak to nie jest łopata do śniegu, a nawet nie pomyślałem, żeby sobie taką łopatę ogarnąć. No dawno po prostu zimy nie widziałem. To sobie szuflę będę wrzucał do tej skrzyneczki, a potem będę to przenosił do szklarni i wysypywał. Myślę, że będzie szybciej niż biegać w tą wewtą samą szuflą. Zaczynam od chodnika, a później gdzieś tam, gdzie się jeszcze da, zbiorę ten śnieg, żeby jak najwięcej go przetransportować właśnie do szklarni. Nie wiem, kiedy będę miał możliwość ją podlać normalnie, więc warto skorzystać z tego zapasu wody i go po prostu, tą wodę, w jak największej ilości tam dostarczyć. O, proszę, mam już skrzyneczkę pełną. I idę, tak będę wysypywał po prostu raz przy razie. Bęk. Także jakby się ktoś pytał, co w zimie można robić na działce, no jednak można robić. Nie ma co się po głowie drapać. Robota zawsze się jakaś znajdzie. Najwięcej jest tych prac raczej porządkowych, przygotowawczych do wiosny, do sezonu. Chyba będę musiał ogarnąć tą szuflę do śniegu, byłoby szybciej znacznie. I cyk, kolejna skrzyneczka. I tak lecę, aż zapełnię całą szklarnię. Do zobaczenia za chwilę. Jak widzicie, dosyć dobrze odśnieżyłem sobie tutaj cały chodnik. Plus, żeby śniegu więcej zebrać, obskubałem szklarnię naokoło z tego, co się tutaj obsypało. I efekt jest taki, że mam śnieg wewnątrz szklarni. Czyli to, co mi chodziło, czyli dokładnie ta woda, która by się rozpuściła poza szklarnią, jest teraz w szklarni. No jest to wada na pewno tego... tej infrastruktury, no ale no cóż, trochę pracy nie zaszkodzi, człowiek się na świeżym powietrzu porusza, będzie więcej zdrowia, miejmy nadzieję, że znowu się nie przeziębię. Dobra, tą pracę wykonałem, myślę, że już więcej nic tu nie będę cudował, wracam do domu jeszcze młodego, wezmę na jakieś sanki, póki jest jasno. Przygotowałem sobie jeszcze w międzyczasie tylko doniczki. I te doniczki też zabieram ze sobą, żeby już tam gdzieś powoli sobie je zagospodarować, znaleźć na nie miejsce, bo wiadomo, jeszcze chwila, jeszcze parę tygodni i zaczynamy wysiewy. Także ja wam za dzisiaj dziękuję, podlewajcie swoje szklarnie w zimie, do zobaczenia, hej. Jeżeli ten materiał podobał ci się lub uważasz go za wartościowy, zostaw łapkę w górę oraz daj suba. Dzięki.